Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu Stowarzyszenia na Rzecz Tradycji i Kultury Niklot. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Walery Bujwał, członek władz Białoruskiego Frontu Narodowego, a naszym tematem jest ewolucja polityczna Białorusi po sierpniu 2020, czyli po wybuchu protestów społecznych związanych ze sfałszowanymi przez dyktatora Białorusi Aleksandra Łukaszenkę wyborami. Dwa zdania na temat kontekstu i już oddaję głos naszemu gościowi. Białoruski Front Narodowy był 30 lat temu, kiedy rozpadał się Związek Sowiecki, był takim odpowiednikiem Solidarności na terenie Białorusi. Największą organizacją opozycyjną grupującą zwolenników niepodległości, zwolenników białoruskiego odrodzenia narodowego i organizacją wtedy masową. Później ulega to zmianie, niemniej Białoruski Front Narodowy nadal istnieje i działa. Białoruś jest naszym sąsiadem. Truizmem jest mówić o tym, że historia połączyła nas bardzo różnymi więzami. To też jest rzeczą oczywistą, że Polacy będą zawsze interesować się swoim sąsiadem za Swisłoczy, czego przejawem jest również nasze spotkanie. Ja teraz oddaję głos naszemu prelegentowi. Wszelkie pytania, uwagi proszę po wykładzie, po prelekcji, tak? Oddaję głos panu Waleremu Bujwałowi. Proszę bardzo. Można na siedzą? Można, oczywiście. Dobry wieczór Państwu. Jest mi bardzo przyjemnie spotkać się z Wami, porozmawiać, podyskutować. Tym bardziej, że atmosfera jest taka rodzima, znajoma, podziemie. Odczuć atmosferę tajemnicy. Brakuje tylko milicji, KGB-stów, którzy by wpadli do tej przestrzeni i zaczęli by tutaj rozrabiać. Bo zajmujemy się przecież, uprawiamy teraz przestępstwo polityczne. Mówimy o temacie białoruskim, o Białorusi. Bo taka specyficzne są represje u nas. Na przykład aresztowują ludzi i potem odbywa się rozprawa sądowa i sędzia pyta u policjantów, u oficerów ZOMO, a co, w czym, na czym polegało, znaczy, na czym polegało chuligaństwo albo działalność przestępcza tej osoby podsądnego. I oficer, milicjant tak pewny sobie mówi, on rozmawiał po białorusku i wykrzykiwał, niech żyje Białoruś. Znaczy, nawet sędzia reżimowy po raz drugi pyta, ale na czym polegało przestępstwo? Znowu powtarza ten nieszczęśnik. Rozmawiał po białorusku i wołał, niech żyje Białoruś. Taka jest nasza sytuacja. Muszę tylko dodać, jako preambuła, że Białoruski Front Narodowy Odrodzenie, utworzony w październiku 1988 roku, od tych pierwszych dni jestem członkiem tego ruchu, tej organizacji, a już od 20 lat jestem sekretarzem Frontu Narodowego. Front nasz został, dokonano przez służby specjalne rozłamu frontu w 1999 roku. Na dwie części. Większość patriotów, prawdziwych patriotów, poszła śladem za naszym przewodnikiem, Zianonem Paźniakiem, człowiekiem, który doprowadził nasz naród do niepodległości w 1991 roku. Mniejszość, bardzo aktywna, krzykliwa, odszczepiła się i poszła swoją drogą pod kierownictwem konfidentów i nawet jednego oficera KGB,
który zrobił karierę pracując w szeregach tego pseudofrontu. Także zawsze podkreślamy, jakiego frontu jesteśmy członkami. A teraz ja proponuję przejść do tego najbardziej ostrej części tematu, a mianowicie do kryzysu na pograniczu polsko-białoruskim, białorusko-litewskim. Bo ten kryzys jest aktualny i dotyczy nas wszystkich i całego naszego regionu w Europie Centralnej. Postaram się, mówiąc o tym kryzysie, powiedzieć coś nowego, jakąś nową informację, nie rozprzestrzeniając się na informację, która została już opublikowana i pewnie jest wiadoma Państwu. Bezsprzecznie kryzys, hybrydowa wojna na pograniczu polsko-białoruskim jest sterowana przez Moskwę. To jest działanie imperialistycznej Moskwy na rzecz stworzenia chaosu, destabilizacji w centrum Europy, destabilizacji Białorusi, Polski, Litwy. Łukaszenka i jego służby specjalne są tylko wykonawcami, służącymi w całej tej operacji specjalnej Moskwy. I nawet Putin, przemawiając na ten temat, nie ukrywa swojej ironii, sarkazmu, kiedy kiwa na Łukaszenka jako na, znaczy, suwerennego prezydenta, suwerennego państwa, niezależnego, nie mogę na niego wpłynąć i tak dalej. Wszyscy rozumieją, że to jest demagogia, że to jest fałsz. Prawdziwym destabilizatorem, prawdziwym napastnikiem w tej sytuacji jest Moskwa. Nawet jeśli dziennikarze polscy piszą o działaniach służby granicznej białoruskiej, służb specjalnych białoruskich, to nie można być pewnym, ile tam wśród tych osób ubranych w mundury białoruskie, kto wśród nich jest Białorusinem, a kto Moskalem zesłanym na wykonanie tego zadania specjalnego. To trzeba na przykład mieć moje ucho, żeby odróżnić taką prawdziwą moskiewską moskalszczyznę od języka rosyjskiego, którym rozmawia większość obywateli białoruskich. Różnica jest. Można odróżnić nawet różne rodzaje, różne dialekty rosyjskie, północne, tam moskiewskie, nadwołżańskie, sybiryjskie. Także mężczyzny i kobiety w mundurach polskich, którzy bronią granicy państwowej tej trudnej sytuacji, przeciwstawiają się, walczą przeciwko inwazji ze strony Moskwy. To, że tam są pachołkowie białoruscy, powiedzmy, w cudzysłowie, to jest po prostu jakby dodatkowy element tej hybrydowej sytuacji. Analiza polityczna pokazuje,
że wielu polityków w Europie Zachodniej i nawet w niektórych państwach sąsiednich Białorusi byłoby zadowolone, jeśli by Białoruś po prostu zniknęła by z mapy świata, z mapy Europy. Żeby została Białoruś państwem wasalnym, podporządkowanym woli Moskwy, żeby nie było pytania tranzytu, żeby nie było jakichś niepokojów, problemów związanych z ruchem narodowościowym. Wiemy i rozumiemy to. Część tych polityków jest przykupiona przez Moskwę. Dać na przykład łapówkę pomiarem 100 tysięcy dolarów to prawie nic dla Moskwy, bo na to mają pieniądze. No i dużo osób w kołach politycznych byli zadowoleni z tego, że jesienią 20 roku udało się reżimowi z pomocą Moskwy zdławić, zdusić protesty narodowościowe w naszym państwie. No i nastała jakby stabilność, wszystko jest pod kontrolą, tranzyta działa. Poprzedzaliśmy, że stabilności nie będzie ani z reżimem Łukaszenki, ani z reżimem Putina. Bo nie dlatego istnieją reżimy ludobójcze, terrorystyczne, żeby pozwalać na spokojne życie Europejczykom i całemu światu. Moskwa wykorzystuje naszą terytorię, nasze tereny jako duży przyczółek skierowany do serca Europy. Można wspomnieć nawet 1944 rok, kiedy Armia Czerwona, członek koalicji antyhitlerowskiej, przesunęła się na zachód w krajach bałtyckich i w Ukrainie. Już stała na granicach Polski. Po 1939 roku. A Białoruś pozostawała pod niemiecką okupacją i nazywano ją wtedy balkonem białoruskim. Tylko że teraz ten balkon jest na zachód skierowany, a wtedy takim klinem w Białoruś wchodziła, była wciśnięta do terytoriów już wyzwolonych przez Armię Czerwoną od Niemców. No i wszyscy rozumieli, nawet Niemcy to rozumieli, że przez cały czas to nie może istnieć taka sytuacja. No i odbyła się operacja Bagration, Niemcy zostali pobici na Białorusi i do Wisły marszem kroczyła już Armia Czerwona. Tak i teraz. Dzisiejszy kryzys nie będzie wiecznym. Jesteśmy pewni, że balkon białoruski zostanie zlikwidowany w sensie zależności od Moskwy, zagrożenie dla Europy i wykorzystanie naszych resursów, naszego autorytetu państwowego, naszego terenu dla imperializmu rosyjskiego. Także w tym konflikcie patrioci białoruscy są na stronie Polaków, na stronie Litwinów, którzy bronią nie tylko własnych terenów, ale bronią całej cywilizacji europejskiej, kultury europejskiej, całą Europę od ordy moskiewskiej.
Oczywiście Moskwa używa w tym konflikcie hybrydowe formy działania. I cała ta sytuacja jest hybrydowa. Być może o tym nie znają, nie wiedzą Państwo. W naszych miastach, w Mińsku, w Grodnie, w ostatnim czasie w Brześciu, całe tłumy irakijczyków, Afgańczyków przesuwają się na ulicach, zbierają się razem, prowadzą charakterystyczny dla nich tryb życia, nie zważając ni na kogo. I zauważone nawet były takie momenty w Mińsku, kiedy jacyś ludzie, znaczy z grona jakby białoruskiego, nie irakijczycy, prowadzili z setkami tych młodych mężczyzn zajęcia, znaczy uprawiania tych walk i działań masowych, znaczy trenowanych dla działań, dla brutalnych, agresywnych działań na granicy polskiej. W taki to sposób robili. 95% tych tak zwanych migrantów to są młodzi mężczyźni od 20 do 30 lat wieku poborowego, trzymają się razem, czasem są podporządkowani jedynej jakiejś komendzie, autorytetem lokalnym. Widać, że to nie są jacyś nieszczęśnicy, którzy ratują się od terroru, od śmierci, od zagrożenia życiu, a jest to prawdziwa armia natarcia, prawdziwa armia inwazji, wykorzystywana przez Moskwę i opłacona przez nią. No i już kilka dni temu odbyły się pierwsze incydenty w białoruskim pograniczu. Tak zwani migranci, 10-15 osób takimi grupami wchodzili do sklepów na prowincji, w kolchozach i po prostu zabierali całą kasę pieniędzy, produkty żywnościowe, nie maskowali się, nie kryli się z tym, nie bali się nikogo i szli sobie, pozostawali zastraszeni, znaczy dziewczyny, kobiety pracujące w tych sklepach. Z drugiej strony Białorusini jako naród chrześcijański nie mogą patrzeć, jak w lesie męczą się małe dzieci, rodziny z dzieciakami, zapraszają ich przenocować i nakarmić do swoich domów. Absolutnie hybrydowa sytuacja. Chociaż jasne, że dzieci i kobiety ta armia natarcia wykorzystuje w jakości tarczy. Znajoma taktyka od dawnych czasów, bardzo jest popularna nawet w regularnej armii rosyjskiej. Nie będzie z istnieniem reżimu Łukaszenki, z istnieniem dominacji rosyjskiej, a my to nazywamy okupacją wewnętrzną na Białorusi, nie będzie stabilności w Europie, nie będzie równowagi, nie będzie spokoju. I teraz już, kiedy zdaje się, siły, struktury polityczne europejskie zaczęli uregulowanie tego kryzysu, już obiecano nawet, że przylecą samoloty irakijscy i zabiorą z powrotem tych migrantów, to trzeba oczekiwać, co będzie następnym aktem tej permanentnej wojny, inwazji rosyjskiej przeciwko Europie. Ja to nazywam Drang nach Westen, taką dawną jeszcze carską politykę rosyjską. Wiadomo już, że
częścią ich projektu była destabilizacja na granicy polskiej i litewskiej, a zatem uderzenie siłami tej armii irakijskiej na teren, na granicę ukraińską. Dobrze, że Ukraińcy w sposób nie bardzo im właściwy zrozumieli to zagrożenie, spracował wywiad i przesunęli wojska i siły specjalne na granicę białoruską. I tutaj przechodzimy, znaczy spodziewamy się, że obronią się, że tam nie będzie tego wyłomu w granicy ukraińskiej, a potem w granicy polskiej, europejskiej, że dadzą rady Ukraińcy zablokować armię inwazji. I teraz przechodzimy do ważnego aspektu naszego tematu jako całości. Dlaczego Białoruś jest takim przedmiotem, takim celem dla okupacji rosyjskiej, dla inwazji rosyjskiej, okupacji wewnętrznej, jak ja powiedziałem. Nie tylko dlatego, żeby zająć nasze tereny, eksploatować nasz naród, nasze resursy, żeby prowadzić politykę wymiany ludności, znaczy Białorusinów do Syberii, Rosjan osadników na tereny Białorusi. Powstaje bardzo ważny problem w zakresie tego tematu. Jak ja to nazywam, północny front wojny rosyjsko-ukraińskiej. Bo tak się stało, że wszyscy od początku tej wojny wszyscy myślą i teoretyzują, dyskutują na temat możliwego, ewentualnego uderzenia wojsk rosyjskich ze strony Donbasu, tam gdzie już odbywały się aktywne działania wojskowe w ostatnich latach, i od strony Odesy, być może Mołdowy, gdzie stoi 14 armia rosyjska. A jakoś na tle, znaczy dalej, jest rozglądany problem pogranicza białorusko-ukraińskiego. A jeśli tam odbędzie się to główne uderzenie, to można maszerować bez przeszkód do Kijowa, do Lwowa, od Gomla, mojego rodzimego miasta na południu Białorusi, do Kijowa 270 km, żadnych gór, wielkich rzek nie ma, sobie można nacierać kolumnami czołgów. To samo na Wołyniu, od Brześcia do Lwowa, też blisko 260 km, też brak przeszkód naturalnych. I od dawna już, od 14 roku, od początku tej wojny, Moskwa przygotowuje natarcie na tym kierunku. W obwodach brzeskim i homielskim na południu Białorusi jest skoncentrowana bardzo duża ilość techniki wojskowej, której było aż tak dużo w pewnych momentach, że nasi ludzie po prostu widzieli technika pod otwartym niebem. Stała w lesie gdzieś tam, hangarów nawet brakowało, tyle było tego sprzętu. I oczywiście nigdzie go nie wywieziono.
jeśli sprzęt stoi na miejscu, to zawieźć, przetransportować żołnierzy, oficerów, to sprawa jednej, dwóch nocy. Jednej nocy albo tam krótkiego czasu. I można zaczynać operację wojskową. Rosjanie budują, wykupują, firmy rosyjskie wykupują tereny na Białorusi, bo nie mają, bo władze wasalne nie mają sprzeciwu, nie sprzeciwiają się temu. Wykupują drogi, zwyczajne wiejskie drogi, które prowadzą z Białorusi na Ukrainę. Przez lasy, tam gdzieś używane przez kołchozników, rzadki transport przyjeżdżał tam i budują normalne betonowe drogi, które wiodą donikąd i nie mają żadnego gospodarczego znaczenia. A po prostu wiodą one w stronę Ukrainy i tam się kończą. To samo z koleją. Kolej już dawno od czasów późnych sowieckich zapomniane, zarzucone, zaniedbane, odnawiają się, są przygotowywane od tych ostatnich lat ukraińskiej wojny. Dlatego wszystkiego jest potrzebna Białoruś Rosji. To znaczy, że jeśli Białoruś padnie, ostatecznie padnie ofiarą okupacji rosyjskiej, już w klasycznym, niehybrydowym sensie, to nie znaczy, że nastąpi stabilność i spokój w Europie. To będzie przyczółkiem do następnego natarcia Rosji. I tak uważamy, że mianowicie Ukraina jest celem inwazji rosyjskiej, głównym celem do zawojowania. I Moskwa nie porzuciła tych swoich planów do tej wielkiej wojny przeciwko Ukrainie. Nie tej lokalnej, która odbywała się na Donbasie, a mianowicie wielkiej z używaniem wszystkich współczesnych rodzajów broni, co byłoby oczywiście wielką tragedią dla wszystkich nas, nie tylko dla narodu ukraińskiego. Można wyobrazić, ile setek tysięcy uchodźców chociażby ten problem uwzględnić, ile by ich uciekało w stronę Polski, Czech, Słowacji, jaki powstałby humanitarny problem w takim razie. Rosja ma potrzebę w wojnie, reżim KGB-stowski, dlatego, żeby zająć czymś swoje specyficzne społeczeństwo, dlatego, żeby zdusić i zlikwidować ostatnie resztki swobód demokratycznych, żeby wprowadzić stan wojenny i tak dalej. I jeśli wspominają tylko o Donbasie, to jakby jest jakby rozmowa o linii Maginota w latach 30. Tam na linii Maginota wszyscy czekali Niemców, Francuzi czekali Niemców, a oni odurzyli od północy, z lasów ardeńskich. To jest bardzo podobna sytuacja. Mianowicie dlatego reżim moskiewski chce utrzymać Łukaszenka, całą tą strukturę władzy na Białorusi, która jest nieprawidłowo, nieadekwatnie nazywana reżimem białoruskim. Jest to reżim antybiałoruski, zadaniem którego jest likwidacja naszej kultury, naszego języka,
naszych elit, no i naszego narodu. I jednym z głównych narzędzi tej polityki ludobójczej, tego etnocydu, lingwicydu, jest totalna rusyfikacja na Białorusi. To nie układa się w głowie. Mamy 30 lat niepodległości państwowej. Od 1918 roku, kiedy mieliśmy Republikę Ludową niepodległą w ciągu 8 miesięcy. I w ciągu tych 30 lat, w odróżnieniu od innych państw, nawet postsowieckich, zgubiliśmy już 3 pokolenia szkolnych, 3 pokolenia dzieci, totalnie, absolutnie zrusyfikowanych. To jest wojna przeciwko naszej kulturze, przeciwko duszy narodu, przeciwko naszej przyszłości. Jeśli wrócić do początków tego okresu historycznego, tak można powiedzieć, znaczy do lata 2020 roku, to było to nieoczekiwanie dla wszystkich. To ten wybuch protestów, to masowe wystąpienie naszych ludzi, zbyt dużo zajętych własnymi problemami, często nie myślących, nie przejmujących się problemami społecznymi, problemami kultury, rozwoju naszego państwa. Dla wszystkich to było, włącznie z nami, nie oczekiwaliśmy, że w jednym dniu, 14 sierpnia, na ulicy i placy w różnych miastach, nie tylko w Mińsku i nawet we wsiach niektórych, łącznie wyjdzie 2 miliona Białorusinów. Większością bardzo młodych ludzi, do 30. Nikt tego się nie spodziewał. To był jakiś cud boski. Okazało się, że w ciągu tych 30 lat, 29 lat wtedy, w 20 roku, odbywały się pewne procesy stanowienia narodu. Sformowało się nowe pokolenie, pozbawione tych bolączek, tego marazmu sowieckiego, po którym ja żyłem połową mojego życia, ponad 30 lat. Pod totalitaryzmem moskiewskim, pod totalną rusyfikacją. Okazało się, że ludzie pamiętali, Białorusini pamiętali, co to jest honor narodowy, co to jest solidarność, bo przecież wyszli w dzień, kiedy odbywało się pochowanie Władimira Tarajkowskiego, zabitego przez policję w Mińsku, zastrzelonego w Mińsku podczas poprzedniej demonstracji. I wszyscy ci ludzie trzymali nad sobą biało-czerwoną, białą flagę. Problem polega na tym, że na czele i w centrum tych wydarzeń społecznych okazali się ludzie absolutnie nieprzydatni i przypadkowi, jeśli miękko o tym delikatnie powiedzieć. No, wszystkim wiadomo, Swietlana Cichanouskaja. Przypadkowo przyznała się, że
do marca 20 roku nie interesowała się, zupełnie nie interesowała się polityką, to znaczy jej, ją całkiem zadowalał reżim Łukaszenki. Obok niej też dziwne osoby, których, kogo wcześniej nie wiedzieliśmy. Kogoś widzieliśmy w amplua konfidentów KGB, albo oficerów KGB, albo służących reżimu, tak jak Paweł Latuszka, dobrze, że go wspomniałem, jego nazwisko, z pomocy szanownego naszego przewodniczącego. Kim są ci ludzie? Skąd się wzięli? Nie wiadomo. My nawołaliśmy wiosną 20 roku, jak zawsze, do bojkotu tych pseudowyborów, bo jak wiadomo, nie ma wyborów, nie ma prawdziwych wyborów, demokratycznych wyborów, znaczy nijakich wyborów pod dyktaturą. Są tu obecni młodsi ludzie. My chyba pamiętamy PRL, oczywiście, tak? My pamiętamy PRL. W PRL-u nie było wyborów. Był teatr, była taka entrepriza, ceremonia. Nawet w języku polskim mówiono, idziemy na głosowanie, nie na wybory, bo jest różnica między głosowanie a wybory. Głosowanie a w naszym kraju można było nawet nie w tych łukaszenkowskich wyborach nawet nie głosować. Głównym było, żeby człowiek przyszedł i postawił swój podpis, zarejestrował się, a już tam za niego napiszą 87%, 84%, ile tam zechce ekipa Łukaszenki i jakie, co tam zadzwonią z Moskwy, powiedzą. Także brać udział w tej grze, nieprawdziwej, fałszywej grze politycznej, było po prostu udziałem w przestępstwie, w działaniach przestępczych. No ale znikąd jakby powstała ta para Cichanowskich, jeszcze tam kilka kandydatów zaczęli zbierać podpisy, wymachiwać biało-czerwono-białą flagą, przemawiać, co prawda nie w języku białoruskim, wszędzie po rosyjsku, chcieli przeszczepić do ruchu narodowościowego, mianowicie rosyjszczyznę. No i jakoś im się udało zmobilizować ludzi. I było to łatwo, bo jeszcze wcześniej, w marcu 20 roku, Łukaszenko zaczął przemawiać w bardzo dziwny sposób, właściwy dla niego, o epidemii COVID-u. Że to nic, to wymyślili sobie, że leczyć się od COVID-u można, znaczy pijąc wódkę i jeżdżąc na traktorze na polach kołchozowych. Tak powiedział. I nie po prostu żartował w swój makabryczny, właściwy mu sposób, ale naprawdę to stało się polityką państwową. System opieki medycznej, opieki zdrowia upadł, znajdował się i znajduje się teraz w katastroficznym stanie. Ludzie nie obsługiwano, nawet maseczek nie było w aptekach. Nie informowano ludzi, nie pomagano. I najbardziej ostro przyjęli od Łukaszenki, jego społeczeństwo przyjęło najbardziej ostro następne wypowiadanie Łukaszenki, jego frazesy o tym, że ci, którzy umarli od COVID-u, sami mają winę w tym, co z nimi zdarzyło się. Do takiego cynizmu doszedł ten wariat. No i
ludzie już nie mogli więcej tego ścierpieć i po prostu powstali i poszli na te pseudowybory, głosowali przeciwko nim, masowo głosowali przeciwko Łukaszence, ale ranem, nie, już wieczorem tego dnia, 9 sierpnia, poinformowano, że wygrał Łukaszenka, znaczy było wielkie wygrano, ponad 80%. I ludzie, jak byli w tych ciepłych letnich dniach, w krótkich spodenkach, w nieprzygotowani absolutnie do walk, ludzie poszli masowo protestować, a ich już czekała cała armia policji, ZOMO, OMON to się nazywa u nas. I odbyły się bardzo tragiczne wydarzenia. Setki rannych, tysiące aresztowanych i od tej pory nabierał siły ten terror, państwowy, reżimowy terror przeciwko społeczeństwu. Ten występ społeczny skończył się klęską, porażką, ale to nie znaczy, że społeczeństwo białoruskie leży i nie powtórzy się to nigdy i że to wszystko było na darmo. Ludzie zobaczyli własną siłę, zjednoczyła ich solidarność białoruska, narodowa. I odbywały się procesy pod biało-czerwono-białą flagą. To jest po prostu nieoceniono, bo w Polsce nigdy nie zabroniono, nie zakazano flagi narodowej, nawet przez komunistów, tylko zerwano koronę z głowy orła białego. A u nas to było wszystko zadeptane i zabronione w czasy sowieckie, także nikt nie mógł nawet powiedzieć, jaką jest flaga historyczna narodowa białoruska. I to pozostaje naszą kosztownością, ten epizod rewolucji, który drogo kosztował naszemu narodowi, ale to jest jakby grunt dla rozwoju naszego narodu, dla naszej przyszłości, dla naszej walki za Białoruś demokratyczną, niepodległą, europejską. O wszystkim nie można powiedzieć w tym krótkim, znaczy monologu. I ja zapraszam Państwa do dyskusji, może są jakieś pytania i my podyskutujemy o innych aspektach tego tematu. Proszę bardzo. Tak, otwieram sesję pytań i korzystając z tego, że jestem przy głosie, jedno pytanie do Pana Walerego. Powszechnie obserwatorzy zwracają uwagę, że jedną z przyczyn słabości białoruskiej świadomości narodowej jest brak religii narodowej. Ponieważ prawosławie jest zdominowane przez opcję moskiewską, katolicyzm dla przeciętnego Białorusina to była polska wiara. Jeszcze na Białostoczyźnie, pokolenie wcześniej wśród, tam mamy mniejszość białoruską przecież na Białostoczyźnie, to tam podział był nawet nie tylko narodowy, co religijny. Katolik, polska wiara, prawosławny. Prawda? Z kolei protestantyzmy, które rozwijają się na Białorusi, to są jednak, to jest jakiś, no mimo tradycji protestantyzmu, no przecież w XVI wieku kalwinizm istniał, ale jednak jest to taki trochę import i niekoniecznie musi być ściśle... Ale mogła stać się Białoruś narodowy. Republiką kalwinistką. Mogła, tak. Radziwiłłowie w pewnym momencie kalwinami byli wszyscy praktycznie, tak. No ale się nie stało, tak? I teraz z kolei no,
czasami rolę ruchów religii narodowej przyjmują ruchy neopogańskie, ale na Białorusi one też są słabe, z tego co ja się orientuję. I pytanie do Pana. Jakie wyjście z tej sytuacji? Jaka powinna być religia narodowa Białorusinów? Żadnego problemu. Ja jestem greko-prawosławnym, zawsze to podkreślam, że nie należę do moskiewskiej cerkwi. Zadeklarowałem ile tam, 3 lata temu, że jestem członkiem prawosławnej cerkwi Ukrainy, ukraińskiej, tej autokefalnej, kiedy ona powstała. Moja córka jest ochrzczona w katolicyzmie, żona katoliczka, nawróciła się z prawosławia. Żadnych problemów. Białoruś jest tym być może rzadkim przykładem nie tylko w Europie, a w świecie harmonii, tradycji, harmonii współżycia różnych religii w ramach jednego narodu, etnosu. Od zawsze istnieli u nas prawosławni ludzie wiary greckiej, jak nazywano tradycyjne, i wiery łacińskiej, znaczy katolickiej. W końcu XVI stulecia to prawie cała elita narodowa przyjęła kalwinizm i istniała taka ewentualność, że w sojuszu, w Unii z Królestwem Szwedzkim możemy pójść własną drogą, znaczy państwa kalwinistkiego. No i jeśli wspomnieć anały naszej historii, to oczywiście były konfliktne sytuacje, były pewne konflikty, ale nie było żadnych wojen religijnych. Białoruś była tolerancyjną, nasze społeczeństwo, nasze elity i Wielkie Księstwo Litewskie przyjmowało wszystkich. Prawosławnych starego obrządku z Rosji uciekali do nas, do Homielszczyzny i tam zachowali do tej pory własną tradycję i język taki specyficzny, stary język rosyjski. Muzułmanie, było kilka incydentów ze spaleniem meczetów, z walkami ulicznymi, ale to jak coś wyłącznego, nie tylko tego, co podkreślało ogólną regułę wszechobecnej tolerancji religijnej. I to pozostaje do tej pory, to działa. Oczywiście trzeba przyznać, że tak zwana rosyjska cerkiew prawosławna jest gałęzią martwą w religijnym życiu białoruskim. Nie ma przyszłości, bo to nie jest cerkiew, to jest kontora, jak my to się nazywamy, albo jak mówi młodzież, RPC KGB, znaczy rosyjska cerkiew prawosławna KGB. To jest struktura otwarcie antybiałoruska, która nie tylko w sensie kulturowym, duchowym działa przeciwko naszemu narodowi, naszej kulturze, języku, ale konkretnie jest to resurs i takie oddział KGB na naszej ziemi. Chociażby taki przykład. Zbudowano nowy kościół, bardziej przypominający jakąś butelkę dla elitnego alkoholu. Nie kościół, cerkiew. Cerkiew prawosławną na krańcach, na wschodnich, na północnych krańcach Mińska. I na nieszczęście dla tych popów na ulicy Konstantego Kalinowskiego, naszego bohatera narodowego, który
występował wśród innego nie tylko przeciwko Moskwie, ale przeciwko prawosławiu rosyjskiemu i był unitem, jak wiadomo. Przypominam powstanie styczniowe na Litwie i Białorusi, Konstanty tak. Kalinowski, Kastuś Kalinowski, tak? Kastuś Kalinowski. Powieszony przez Moskalię w Wilnie w 1863 roku. No i to popy nie mogli tego ścierpieć, że ich cerkiew będzie znajdowała się pod adresem ulicy Kalinowskiego. I wymyślili nową ulicę, wymusili władze lokalne, żeby dla nich stworzono nową ulicę z jednego domu, z jednego domu tej cerkwi, Wszechświatska się nazywa. Do tego dochodzi ta działalność antybiaruska. Nienawidzą po prostu naszych bohaterów, naszej tradycji. No i wiadomo, że jest ona w kryzysie. Cerkwie stoją puste. Zbierają się tam albo kobiety podeszłego wieku, dla których to jest klub, albo dwa razy w roku zbierają się duże masy ludzi na oświecenie jaj, tam produktów żywnościowych, jak to ja nazywam. I nie kryją się z tym, że przychodzą do cerkwi jak do apteki, znaczy szukają wyzdrowienia albo jakieś ulgi tylko dla siebie. Nie ma tam żadnej ogólnej idei, czegoś wspólnego, wysokiej duchowości. I nawet taki fakt statystyczny. Kiedy przyjeżdża ktoś z patriarchów moskiewskich, Aleksiej, ten wcześniejszy, albo dzisiejszy patriarcha, gdzieś tak raz na 3 lata przyjeżdżają do Mińska, to miejscowi Rosjanie, a jest ich dużo w stolicy i w miastach obwodowych, nie zbierają się wielkimi tłumami. Rekordowo gdzieś tam w Połocku zebrano 5000 tych naszych prawosławnych. Przewożono ich autobusami i zbierano specjalnie na tą imprezę, na spotkanie z patriarchem. Znaczy i ich to nie obchodzi, i Rosjan to nie obchodzi, RPC. I wszyscy śmieją się i wiedzą, że dzisiejszy patriarch jest homoseksualistą i mówią o tym otwarcie i nikt na serio to nie przyjmuje. A w młodości był konfidentem KGB. Nie, dlaczego młodości? Tebu Michajłow. Michajłow jest teraz... Jego pseudonim. Jest generałem KGB. I oficerami. I nawet w takim Sennica jest takie wioska taka w pobliżu Mińska, to tam znaczy batiuszka i jego tam klucznik, obsługa. Okazało się, że batiuszka był wiadomo w latach 90. jako rakietier, znaczy rakietem zajmował. Znaczy był bandziorem i z całą swoją tę ekipą bandytów został przeniesiony jako elita religijna do tej cerkwi. To oczywiście jest działanie KGB. To trzymają swoich ludzi znaczy na tych stanowiskach. Odpowiadają oni za życie duchowe tej gromady. No widać, że wszystko to jest absurdalne. Wszystko to jest skierowane przeciwko naszej kulturze. I broń Boże. Białoruskość przede wszystkim żyje teraz te płomienie naszej kultury w kościele katolickim. Bo niestety większość z tych denominacji protestanckich działa w języku rosyjskim, no i tam prawie nic narodowego nie ma. Nie widać perspektywy. Chociaż jest ten ruch, ta struktura protestancka jest bardzo szeroka. Bo ludzie rozczarowani w cerkwie prawosławnej
po prostu idą do tych sekt, do tych struktur. Także taki jest obraz tej naszej sytuacji. Nie ma żadnych problemów. Nie ma nienawiści pomiędzy katolikami i prawosławnymi u nas. U nas nie jest Jugosławia. I tak było zawsze. Proszę o kolejne pytania. Może parę słów powiem o tych pseudoopozycji, która przyjęła, znaczy przyjęła kierowanie tymi procesami. Zrobiono dla nich niezasłużoną reklamę, nie mówiono prawdę o tych ludziach. No na przykład Paweł Łatuszka jest pułkownikiem KGB, służby dyplomatycznej. Teraz przebywa w Polsce, w Warszawie. Dlaczego nikt z polskich dziennikarzy albo polityków, albo ktoś z was nie podszedł do tego Łatuszki, nie powiedział, nie spytał. Pan służył w KGB, pan wykonywał wszystkie rozkazy reżimu, służąc, znaczy w dyplomacji Łukaszenki. No i jak to pan, z jakiego nieba wpadł pan, znaczy na pomysł dołączyć się w amplua kierownika do ruchu narodowościowego, demokratycznego. Co się odbyło? Nie mówią, nie piszą prawdy o tym. Tacy są dościpni dziennikarze polscy, a po prostu nie chcą dowiedzieć się tej prawdy i zademonstrować ją całemu społeczeństwu polskiemu. Panie Walery, u nas takich przykładów też było po okrągłym stole bardzo dużo, kiedy się dawni komuniści nawrócili na europejskość i podejrzewam, że ci dziennikarze, wiedząc to, wiedzą już, jaką odpowiedź by otrzymali, że tu kolejny nawrócony z Szabła Paweł, ale to tak pół żartem, pół serio może. Proszę o kolejne pytania teraz. Proszę bardzo. Jeśli dobrze pamiętam, to pani Cichanowska startowała w wyborach dlatego, że nie mógł startować jej mąż, który został chyba osadzony w więzieniu. Czy mógłby pan powiedzieć coś więcej o jej mężu? Tak, mogę powiedzieć coraz bardziej informacji o tym mężu. Jest on moim ziomkiem z Homla. Ja dobrze pamiętam, ja jakby wyszedłem z tej skóry rusyfikacyjnej. Ten człowiek często i regularnie w tej poprzedniej swojej karierze demonstrował swoją istinną, rdzenną ruskość, ironiczne traktowanie języka białoruskiego, naszej kultury. To jest człowiek bardzo niskiej kultury intelektualnej, nieoczytany, taki, nie wiem z czym nawet porównać. Z Cichanowską albo bez niej mieszkali oni na terenie Rosji w ciągu 7 albo 9 lat dużo. Nie zajmował się polityką absolutnie, nie interesował się Białorusią. W swoich blogach pisał o czymś innym, nie obchodziło ich nic i raptem zjawili się w tej roli opozycji i tych przewodników państwa. No to coś w tym śmierdzi, coś w tym jest nienaturalne. Poza tym są takie informacje, że od 3 lat, przed 20 rokiem, nie mieszkają razem, nie są już rodzeństwem. Małżeństwem. No i dlaczego przedstawiano ich jako męża i żona? Dlaczego w swoich pierwszych monologach Swietlana mówiła, że do polityki, do tej, znaczy do walki politycznej nie przywiodła miłość do mojego Seroży? No to sentymentalnie brzmi, ale to nieprawda. Tak nie można oszukiwać własny naród. Tak nie można, bo ludzie za naiwną wiarę w tych hochsztaplerów zapłacili życiem.
wolnością. My, tysiące ludzi, musieliśmy uciekać, ratując się od represji, uciekać za granicę, na emigrację. Tak to jest. Cichanowski już nie było to los. Cichanowski sam to nie mówił, on już nie dozwolił. Nie, było pytanie o Sergeju Cichanowskim, ja odpowiadam, kto to jest? Nie, no już gopnik. No to gopnik, no jak to gopnik? Gopnik, do gopnik to się nie, gopnicy to jest taka subkultura młodzieżowa, a bezideowa i bez, taka konsumpcyjna, bezideowa. Bez politycznych kontekstów. Nie da się przekonać. Серега есть такой рэпер, який зараз у Лукашенко выступает. Ну, збит дуже так... уваги до того ну, Тихановського. І ще, прошу панство. В Фейсбуці в 16 году прославляв Путіна і Крим наш. Так, було, są takie. Państwo zrozumieli wszyscy, także na Facebooku w roku 2013, tak, rozsławiał Putina z hasłem Krym nasz, znaczy Krym rosyjski wtedy. Jakby, stał na stronie Rosji w tak. Konflikcie ukraińskim. My jesteśmy wszyscy na stronie Ukraińców, bo jak można inaczej. No i jeszcze ważny, bardzo ważny aspekt. Kiedy piszą dziennikarze, kiedy takie otrzymujecie informację o tym, że ktoś został aresztowany, siedzi w więzieniu, jego zapakowano w mamrze. Nie zawsze to jest tak jednoznaczne, bo istnieje system tak zwanych spec-dacz, specjalnych dacz KGB, gdzie trzymają oni swoich tych więźniów elitarnych, którzy mają tam rozkoszne, komfortowe umowy. Warunki. Warunki, tak. No i to nie jest już więzienie, a coś innego. Zrozumiałe. Tak było przy wszystkich reżimach w historii. I celem jest to, żeby zrobić im legendę męczenników. Tak, legendę męczenników. W gorszym przypadku dla tych, w cudzysłowie, męczenników, wsadzają ich do kamery razem z innymi. Do celi. Do celi. No to coś innego. To już dla niższego szczebla tych konfidentów. No, i u nas w komunizmie było znane pojęcie agent celny. Agent celny, nie człowiek prowadzący agencję celną, tylko współpracownik służb, który siedzi pod celą razem z innymi więźniami, ale siedzi po to, żeby nadawać, mówiąc krótko, tak? Czyli żeby po to, żeby kablować, mówiąc językiem całkowicie potocznym. Czasem ich wywodzono, dobrze karmiono, wracają znowu tak. Do tej trudnej swojej roboty. Ja parę takich pamiętam facetów, którzy uprawiali taki zawód. Tak, proszę o kolejne pytania. Wszystko jasne jest z Białorusią. Bo jeżeli nie, jeżeli pytań nie ma, to ja mam jeszcze jedno pytanie, tym razem trochę takie historyczne, to znaczy na ile jest obecna i pamiętana w środowisku patriotycznym, znaczy może inaczej, w społeczeństwie białoruskim, tradycja Radosława Ostrowskiego i Białoruskiej Centralnej Rady. Ostrowski do śmierci uważał się za przywódcę emigracyjnych Białorusinów, jak to podejrzewam, wszyscy Państwo wiecie, zainteresowani trochę tym problemem. Z kolei oczywiście propaganda komunistyczna wykorzystywała to, że współpracował z Niemcami. Czy ta tradycja jakoś w ogóle, czy jest jakiekolwiek odwołanie, czy to już jest w ogóle czysto historyczna sprawa? Jest on mało znany w takich szerokich, w szerokim sensie i nie było, nigdy on nie był taką główną postacią naszej historii podczas II wojny światowej i powojennej. I był taki przykry konflikt w emigracji rosyjskiej pomiędzy zwolennikami Centralnej Rady i Białoruskiej Republiki Ludowej. Tak. Także no i zwyciężyła wreszcie ta tendencja odwołująca się od tradycji Białoruskiej Republiki Ludowej, a Rada
Różnie o nim pisano, wspominali ludzie różne o nim, w jaki sposób służył Niemcom, jak wymuszał coś na patriotach białoruskich, ustępstwa dla Niemców. Jest to postać kontrowersyjna oczywiście i nie jest w centrum uwagi nawet historyków, prawie zapomniana. Dobrze jest wszystko pamiętać, na wszystko mać ocenę oczywiście, no ale chodzi o to, że dopiero od 91 roku zaczęły ludzie poznawać swoją prawdziwą historię, bo ja nawet jako historyk sztuki nie wiedziałem prawie nic o naszej historii. Książek nie istniało. Gdzieś wyszukowaliśmy w Bibliotece Narodowej, wtedy nazywała się imienia Lenina, główna biblioteka kraju w Mińsku. Książki polskie, stare wydania, gdzie pisano o Wielkim Księstwie Litowskim, o historii naszej. Dzięki Polakom, dorobku historyków polskich, wiedzieliśmy coś o naszej historii. To po prostu nie istniało to w podręcznikach. Dlatego, mianowicie dlatego, jak tylko do władzy doszedł Łukaszenka w 1994 roku, jednym z pierwszych jego dekretów było o spaleniu, o zniszczeniu podręczników białoruskich. I odbyła się ta hekatomba książek. Jakieś pytanie jeszcze? Bo ja miałbym jeszcze jedno, jeśli Państwo pozwolicie, przepraszam, że tak dominuje dyskusję, ale jeżeli już o tym mówimy. Jak podejrzewam, część z Państwa wie, język białoruski ma dwie normy ortograficzne, bo ma białoruską grażdankę i ma Taraszkiewicę, czyli białoruską łacinkę. I przed wojną Białoruski Ruch Narodowy w Polsce używał jednego i drugiego, to znaczy także są druki białoruskie pisane łacinką w języku białoruskim. I czy ta kwestia, można powiedzieć, okcydentalizacji pisowni kiedykolwiek stanęła w Białoruskim Ruchu Narodowym? Czy myśleliście Państwo o takim radykalnym, można powiedzieć, no, takiej radykalnej okcydentalizacji? Ten czas jeszcze nie nastąpił, to nie jest głównym naszym zadaniem odrodzić w całości nasz język, naszą kulturę, postawić na mocne nogi, to jest naszym zadaniem. Ale muszę powiedzieć, że mamy trzy tradycje napisania białoruskiego. Zapomniał Pan o tradycji arabskiej, muzułmańskiej. A tak. I czasem używamy do tej pory. Koran po białorusku, tak? Tak. Kiedy wcześniej, w latach 90-tych, tysięcznych, kiedy chcieliśmy coś napisać i wywiesić to publicznie, pisaliśmy literami arabskimi, po białorusku. Są odpowiedniki i stara tradycja. Bo zaproszeni przez Witoldem nazywanego na Białoruś, do Wielkiego Księstwa Litowskiego, Tatarzy, w ciągu jednego pokolenia, 30 lat, od tych dawnych czasów, zapomnieli swój język krymsko-tatarski i zaczęli pisać swoje książki, święte książki, Al-Kitaby po białorusku, ale literami arabskimi. I jest ich wielka zasługa w tym, że zachowali takim czynem stare, prawdziwe formy języka białoruskiego, tak zwanego gwarkoga, znaczy mówionego przez prostych ludzi. Bo język dokumentów państwowych i
Język statutu wielkiego. Statut, tylko chciałem powiedzieć, tak, statutu to jest język wzorowany na tym języku bułgarskim, przyjętym jako lingua franca w całym księstwie litewskim i nawet szerzej, do Mołdowy, tam poza granicami Wielkiego Księstwa Litewskiego. No i tak się okazało, że istnieją te tradycje. Mało ludzi umie teraz pisać po łacińsku, znaczy w tradycji łacińskiej po białorusku, ale są tacy i możemy czytać takie teksty. A czytać po białorusku literami arabskimi to po prostu jest zadowolenie estetycznie, bo ja uczyłem się arabskiego, chodziłem do tej muzułmańskiej szkoły tatarskiej. Tam prawie nic znaczy, z tego nie wywnioskowałem, ale nauczyłem się czytać litery. To litery arabskie są jak noty, jak nuty muzyczne. To bardzo, bardzo dobrze, adekwatnie oddają cały koloryt, kolorystykę języka białoruskiego. Tak. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby coś dodać, powiedzieć, zapytać? Pytanie? A w jakim roku zjechał z Białorusi? W jakim roku Pan przyjechał z Białorusi? No jasne. Nie, ja jesienią. Ale oni nie rozumieją. Jesienią 20 roku. Bo znaczy jak to było? Miałem szczęście, no jak szczęście, że trafiłem pod pierwszą falę aresztowań. 14 września 20 roku Łuka Mudziszczew, jak Łukaszenkę nazywamy, pojechał do Soczy, do Rosji i spotkał się z Putinem. No spotkał się, ale on spotkał się z nim, było ich spotkanie pierwsze po rozpoczęciu tego okresu rewolucji. I jak ja rozumiem, analizując to, tam Putin przedstawił mu plan rozgromienia, likwidacji tych występów rewolucyjnych. I może nie moje nazwisko tam było w tych spisach, a po prostu przedstawił listę kategorii ludzi, którzy muszą być aresztowani i neutralizowani. No już 16 września wpadli goście do mojego mieszkania w Mińsku. Na szczęście znajdowało się na ulicy. Zadzwonił do mnie sąsiad, powiedział, że jest tam dzielnicowy, że są ludzie po cywilu, wyglądające na KGB-stów. I że już otwierają twoje drzwi. Ja miałem tak zwaną walizkę alarmową w innym miejscu. Dokumenty już mieliśmy zawsze przy sobie. No i gdzie iść? Do naszych braci, do naszych przyjaciół, do Polaków. Bardzo serdecznie przyjęła mnie i innych chłopaków, którzy czasem przypływali Bóg, Straż Graniczna. Bardzo jestem wdzięczny tym kobietom i mężczyznom, którzy w tej stresowej sytuacji spotkali nas, pomogli, zaspokoili, znaczy ułatwili nam te pierwsze chwile w innym państwie. No i jestem wdzięczny narodowi polskiemu, że wszystkich tych prześladowanych ludzi jako naród chrześcijański przyjmuje i pomaga nam. Jednym z zadań moich w moim życiu, ile mnie pozostało, to odwdzięczyć naród polski za tą pomoc. On mnie po raz pierwszy w 1945 roku
mój ojciec prawie został uratowany z niewoli niemieckiej przez rodzinę polską, która chciała go po prostu wykupić podczas tego marszu jeńców na Sztutów, na północ. Ale coś tam się nie udało. No i jeśli mówić o moich więziach z Polską, to można powiedzieć nawet, że byłem w odróżnieniu od większości narodu polskiego świadkiem ważnego wydarzenia w historii polskiej. Widziałem, co prawda z dalekiej odległości, z wielkiej odległości, start rakiety kosmicznej z Hermaszewskim. Wtedy w lipcu 1978 roku służyłem w armii sowieckiej, byłem sierżantem i akurat od granicy norweskiej w ciągu 10 dni przyjechaliśmy do granicy chińskiej i tam w Kazachstanie strzelaliśmy do samolotów naszymi rakietami, a okazało się, że to było obok Bajkonuru, gdzie odbywały się starty rakiet. No i oficerowie powiedzieli, o patrzcie, znaczy startuje rakieta kosmiczna. A już wieczorem dowiedziałem się, że Polak to był wystartował. No a po raz drugi nie zdolałem na szczęście, ale ile razy dzisiaj powtarzam to na szczęście. Bóg chroni człowieka. Na szczęście nie okazałem się wplątany do historii polskiej, bo w grudniu 1981 roku, już 40 lat temu, zostałem wpisany, włączony do specjalnych batalionów, tak to się nazywało. Składały się oni z Białorusinów, obywateli białoruskich, umiejących rozmawiać po polsku i rozumiejących polszczyznę. Bo Moskali, którzy zbierali się zaatakować Polskę, a był taki plan, dla nich nie było różnicy, Honduras albo Polska, nic nie rozumieli. W języku, w kulturze polskiej nie orientowali się absolutnie. Znaczy, Moskale potrzebowali nas, Białorusinów, Ukraińców, dlatego, żeby maszerowaliśmy w awangardzie tego natarcia, a później wykonywalibyśmy rolę tłumaczy w lagrach podczas przesłuchiwań i tak dalej. No, mogę powiedzieć, że mając już 26 lat, ja już wszystko rozumiałem i nie stałbym walczyć przeciwko Polakom. Nawet jeśli by to było kosztem mojego życia. Nie, to nigdy. Przeszedłem na stronę obrońców Polski. A to, że wojna obronna byłaby, to bezsprzecznie. Proszę bardzo. Mam pytanie o telewizję Bielsat i o działalność pani Romaszewskiej. Co pan sądzi o niej i o właśnie tej telewizji? Oj, oczekiwałem to pytanie. I tak mi się nie chce to komentować. No, dziennikarze to jest profesja, to jest zawód twórczy. Każdy ma swój pogląd. Ja bym nawet nie chciał to komentować. Kilka razy byłem zaproszony na audycję do Wilni. Wyjeżdżałem razem z innymi, znaczy prowadziliśmy takie dialogi. I za każdym razem mnie podstawiano, prawie za każdym razem, znaczy w roli tego sumowcy, jak to, dla dialogu, osoba... Rozmówcy. Osoba odiozną, znaczy odmówną. Obrzydliwą. Nie w sensie tam wyglądu albo czegoś innego. W sensie pozycji społecznej. Zawsze jakiegoś tam stukacza albo... Stukacz konfident. No, albo
od dawna wiadomego. Ja musiałem, to znaczy, prowadzić z nim dialog. Zamiast tego, żeby normalna była kulturalna dyskusja. Nie rozumiałem, dlaczego tak się dzieje. Tłumaczyłem filmy w język białoruski z kilka języków dla Bielsatu. Oślepłem na tej pracy. A potem raz i to wszystko się skończyło, bo okazało się, że nie przyjmują na żadne prace ludzie z Janona Paźniaka. Taka jest tradycja. No ale tak jak prowadzą własną działalność, niech prowadzą, są osoby twórcze, coś ty zrobisz. A u mnie pytanie, że tu szmatko żyjecie, tak? Funkcja Bielsatu na dany moment, to nie BT, tylko na odwrót. No znowu ten Bielsat. Ja już myślałem, że za kropkę postawiliśmy. Czy zasługuje Bielsat na długą dyskusję? My rozmawiamy o kulturnej podziei, kulturnym skojarzeniu Białorusów, które teraz znajdują tutaj, koło 160 tysięcy, 40 tysięcy tylko w Warszawie, tak? Ale sens w tym, że telebaczenie to polskie, no to dzierżawne telebaczenie Bielsat, tak? A на кунт того, что у нас культуры, люди культурные, интеллигенция, она текается перш-напеш не политичным, а все-таки культурным светом. Я понял, на жаль, я на Бельсате не бачу уже год-два, и ему нема. Нет, тут я не сгодился с паном, что в Бельсате нема как бы такого приказа культурного, правда, потому что интеллигенция, значит, я pan, co pan Tabolicz powiedział, tak, że inteligencja się jednak interesuje przede wszystkim przekazem bardziej kulturowym niż politycznym. A proszę. Była seria programów kulturalnych, tam oczywiście było. Bo bardzo łatwo jest opowiadać rzeczy prawdziwe o dawnej historii. O dawnej, co tam było z Krzyżakami, z NKWD, a jak tylko jak tylko temat jest bliżej do naszych dni albo zupełnie aktualny, tutaj zaczyna się subiektywność i różnorakie tendencje, tendencyjność. O to chodzi. Tak wszędzie jest. No na przykład ja czemu nie kazuję, że kulturna podzieja to nie prosto ogląd niejakich tam muzycznych, MPS, tak? Czy gurtów, jak była na Bielsat Music Live. Будкин вел. Я и так сам уже не мог этой передачи. А я кажу про такие подеи, как, например, даже сегодняшние подеи, где собрались политики, и какие рассказывают про белорусские футбольские стосунки. Na żal to nie odbywa się, ja nie baczę... Pan mówi, że w Bielsacie, że chodzi kultura, to nie tylko występy zespołów, ale muzycznych. Ale że to takie wydarzenie jak to wydarzenie, że zbierają się ludzie i rozmawiają o stosunkach polsko-białoruskich i szkoda, że nie ma tego w Bielsacie. Pan Tabolicz powiedział. Jest być może mało na pogląd pana, na mniemanie pana, ale to jest. Zajmuję się tym, są tam ludzie fachowcy w tym sensie. Inaczej, być może inaczej, obiektywnie dobrze powiem prawdę. Znaczy, statystycznie raz może na rok, półtora roku dają słowo Zianonowi Paźniakowi. To niesprawiedliwe. Powiedzmy, ktoś jest przekonany, że Zianon Paźniak, znaczy, nie jest teraz liderem narodu. Jest liderem ta kobieta, jak ktoś powiedział, z intelektem nastolatka Cichanowska Swietlana. Dobrze. Jeśli ktoś ma nawet takie przekonanie, dlaczego nie spytać, co myśli ten polityk o dzisiejszej sytuacji politycznej? No, jak powiedzmy, jako osoba, która przywiodła Białoruś do niepodległości. Uciekają od Zianona Paźniaka, uciekają od jego ludzi, takich na przykład jak ja, bo tym bardziej jest przyjemne dzisiejsze spotkanie, że zechcieli się zdyskutować, spotkać się, wymienić ideę.
Kto wymyślił tę blokadę informacyjną dla patriotów białoruskich? Dlaczego w centrum są polityczni błazny i hochsztaplerzy? Pułkownik KGB służby dyplomatycznej reżimu antybiałoruskiego Łatuszka, Svetlana Tichanowska, która nie jest niczym, jest pustym miejscem w sensie kulturowym, w sensie politycznym. I muszę wam, może jeszcze nie wiecie, 17 listopada w Sejmie Litwy było pierwsze wystąpienie, przemówienie o tym, że pora pozbawić się od tego sztabu tych Cichanowskiej. Bo nie nauczyła się nawet dwóch słów powiedzieć po litewsku, mieszkając w Litwie ponad rok. Że po prostu Litwini oceniają nieprawdziwość całej tej ekipy 70 osób, jej sztabu, którzy otrzymują 2000 euro co miesięcznie, każdy z nich i 100 euro co godzina za pracę tak zwaną, jak powiedziała sama Tichanowska, przyznała się w tym. I podliczyli, że 400 tysięcy euro dla budżetu Litwy na tych małą grupę ludzi, nie wiadomo co uprawiających w Wilnie, to jest zbyt, to jest za dużo. Także oni teraz mają problem. Ja na przykład wiedzę, że i tu sztab jest. No i tutaj jest sztab, tutaj jest sztab, tak. Marus z jego sztabu, tak? Dalej ja mogę trochę nie zgodzić się na punkt Tichanowska jak polityka. Ona w ogóle w polityce nie była nikoli, tak? Ale za один год, урок, да, там, полтора, и она сама себе все-таки зробила. То есть, что она на мове не размовляет, так? То есть, что она литовскую мову не учит, то есть, что она, ну, это может быть, потому что ей, вокруг ее штаба находятся люди, которые керуют. Pan powiedział, że ona przez rok się dużo nauczyła politycznie, mimo wszystko, nawet jak wcześniej politycznie nie działała. Jak powiedział, ja był w sztabie, kiedy zniósł się z wyboru, ja był tak samo kandydatem. Ja patrzę... A jak wasze prozwisko? Tabulić. No, taki Aleksandr Borowicz, taki drugi. Głos. I ja один, można сказать, тогда кандидат был, z усих кандидатов, ну, окремя спойлера, jaki był prawie białoruski. Zinom Stanisławiusz, ja tak samo wiedzę. То есть и молодой фронт, тут же Павел Северный, это все была наша посылка. Далее, ранее. Пан был тоже кандидатом в выборах, ты мови. Ну, видим, панство, сон тут еще. Да, але я выступал как по хэви-металу, по альтернативе. У меня не было такой резкой линейки, это же политичная кирунга, я просто хотел, чтобы нечто у нас менялось. Я... Ну, то давняя... Давня традиція білоруська, така сполучна, яку не поділяємо. Аби зробити, аби щось робити, аби не Лукашенка. Ну і от то аби, значить, режим і фаховці з Москви якесь пропонують своє дивосне ідеї. Так повстають такі пусте політичне особа як Тихановська, бо аби так було, аби щось було. Не орієнтація на правдиві коштовності, вартості, на правдивий ґрунт культури, історії, а така вигляда все як така гра газардова. Так не можна. Вона може там пережила якусь еволюцію в цьому того одного року. Але то коштувало тільки крові і тільки нещасть для нашого народу, що лепі б вона позоставала там в своїй кухні, як повідяла особі, що моїм маженням є вручитись на кухню і смажити котлети. То прошу дуже, позоставай там. Не потребуємо тієї леніновської, значить, максими о тим, що кожна кухарка буде рządziła панством. Ото, де ми... Читаліśmy то, ні, przepraszam, читаліśmy то ще в школі і сміліśmy się z tego,
Bo no, jak kucharka, państwo. A okazało się, że to jest możliwe w pewnych sytuacjach. Szanowni państwo, nasz czas tutaj powoli się kończy. Myślę, że tu pan Bujwał zrobił bardzo ciekawe podsumowanie, ale ja chciałbym pewną optymistyczną analogię przytoczyć. Kiedy był sierpień 80 w Polsce, on kończył się trzema porozumieniami. Porozumienia w Gdańsku, strajkujący Gdańsk z partią, porozumienie w Szczecinie, strajkujący Szczecin z partią i porozumienie w Jastrzębiu. Na czele trzech komitetów strajkowych, tych najważniejszych, byli agenci komunistycznych służb specjalnych. Lech Wałęsa w Gdańsku, tajny współpracownik Bolek, wtedy już nie, ale wcześniej. Marian Jurczyk w Szczecinie, tajny współpracownik Kolumb i Święty. Pseudonim mu zmieniono, bo tajny współpracownik musi podpisywać odręcznie meldunki, a on nie potrafił napisać prawidłowo słowa Kolumb, więc w końcu mu tam ten pseudonim zmieniono. I trzeci zapomniany Sienkiewicz, który został zdemaskowany bardzo wcześnie i wcześnie zmarginalizowany. I zwróćcie państwo uwagę, że mimo wszystko sierpień był wielką przemianą narodu polskiego i przyczynił się do obalenia władzy PZPR. Także nawet wielkie ruchy społeczne, na czele których stoją dawni konfidenci albo i aktualni konfidenci, jeżeli tylko są ruchami społecznymi o wielkiej dynamice, to one zmieniają swoje społeczeństwa. I myślę, że przykład Polski może być także przykładem w pewnym stopniu pozytywnym także dla Białorusi i innych krajów w podobnej sytuacji. Być może towarzysz Stalin był konfidentem ochranki tajnej policji carskiej. No a co takiego stworzyli w historii? Tak, to już jest mniej optymistyczne. Bardzo państwu dziękuję za uwagę. I na pewno do tematu Białorusi i naszych sąsiadów w Europie Wschodniej wrócimy. Ja chciałem bardzo podziękować panu Waleremu.